Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, jesteśmy w 21 odcinku Ruined King, A League of Legends Story. I wylądowaliśmy już na Wyspach Cienia, tylko po pierwsze, niestety nie zdążyłem, no musiałem wyjść po prostu z gry podczas wybierania drużyny, dlatego nie możemy nic tutaj zmienić, a nie mamy swojego Brauma. Wolałbym jednak mieć Brauma niż Pajka. O, i możemy bez problemu wrócić, więc super. To mnie bardzo cieszy. Tylko tak, dajcie znać, gdybyście potrzebowali zapasów. Ja będę pilnować tyłu. Wszystko pięknie, ładnie. Pyka możemy wypróbować jak najbardziej, ale wolałbym mieć Brauma tak czy inaczej. Tu mamy te plotki, mamy różne questy. Koronowe leże. Grabiego, list gończy. Aha, czyli tutaj nic nie ma na temat naszych Wysp Cienia chyba, tak? No nie ma. I tak jak powiedziałem, znalazłbym gdzieś miejsce, gdzie mogę zmienić ten team, bo nie chciałbym chodzić z Pyke'iem tylko i wyłącznie. Głupio zrobiłem, bo nie zauważyłem, że tu nie ma żadnego ogniska. Mięso dla psów. Minęło lata, odkąd ostatni raz rzeźnik pojawił się w swoim keramiku. Cóż, minęły też lata, od kiedy ostatni raz wyszliśmy na zewnątrz. Znowu skończyło się mięso. Trzeba było spuścić psy, aby same znalazły pożywienie. Biedactwa. Zawsze wracają, gdy się najedzą, ale zastanawiam się, skąd w ogóle biorą mięso. A do tego zawsze pojawiają się w opłakanym stanie, z zakrwawionymi pyskami i zadrapaniami. Trzeba dużo pracy, aby przywrócić je do ładu. Ale co mogę zrobić? Jeśli rzeźnika nie ma, zwierzę musi posilić się samo. Muszę przyznać, że doceniam kości, które psy przynoszą po każdym posiłku. Są bardzo duże i świetnie nadają się na bulion. Bulion z kości. Bulionik z kości. Dobra, no ale przydałoby się jednak jakieś tutaj... nam przydałyby się jakieś tutaj zmiany ekwipunku i zmiany naszych bohaterów, ale dopiero tutaj chyba będziemy mogli to zrobić. Dobra. Jeżeli będzie jakaś walka, to będzie krucho. Stajecie przed jakimś wysłużonym magicznym urządzeniem. Póki co wydaje się, że nie działa. Jednak warto będzie zajrzeć tu ponownie, kiedy wymyślicie, co z nim zrobić. Czyli nic z tym nie zrobimy. To jest jakaś lalka. Całe harrowing wydaje się dosyć takie podejrzane. Widać, że Gangplank musiał tutaj swoje palce mieszać. Oby nie przeze mnie. Kim ty jesteś? Stojąca przed tą istotą mgły wygląda na zrozpaczoną. Mruczy coś pod nosem i kręci się w kółko. W ogóle nie zauważa waszej grupy. Wciąż nie wrócili. Ile to już trwa? Czyżby zapomnieli? Zupełnie tego nie... Cień przerywa w połowie zdania. Wszystko w porządku? Przepraszam, zaraz się ogarnę. No, w końcu wyglądam jak człowiek. Jesteś śmiertelnikiem? Co tutaj robisz? Po usłyszeniu wyjaśnień co do zadania, jakie stoi przed waszą grupą, istota mgły się uspokaja. Rozumiem, mówi. Wybaczcie moje niestosowne zachowanie. Po prostu ostatniego śmiertelnika widziałem wiele lat temu, albo wieków. Sam już nie wiem. Po krótkiej, dość niezręcznej przerwie ciągnie dalej. Zapewne kierujecie się w głąb wyspy. Jeśli tak, może zachęcecie się rozejrzeć za trojgiem moich towarzyszy. Zechcecie, nie zachęcecie, Boże. Nazywają się Torus, Elora i Kapros. Torus i Elora byli magami w akademii, a Kapros kucharzem. Wspólnie mieszkaliśmy w tym miasteczku, jednak jakiś czas temu wszyscy gdzieś zniknęli. Sam bym ich poszukał, ale straciłem poczucie czasu i obawiam się, że jeśli stąd odejdę, nie znajdę drogi powrotnej. Spoko. Serdecznie wam dziękuję. Obiecuję, że kiedy już wszyscy tu powrócą, znajdę jakiś sposób, by wam to wynagrodzić. Zbierz zaginionych mieszkańców zniszczonego portu. Okidoki, tylko nadal twierdzę, że zanim pójdziemy w głąb dalej, ja chcę sobie zmienić członków drużyny. I tak, na razie mamy Iloi, Miss Fortune i Pyka. Zrezygnuję z Iloi, wezmę Pyka i wezmę Brauma. Niech będzie tak jak jest. Dobra, więcej brać nie będziemy. Co tam Pyke robił? DPS-y czy co tam było? Jakie ty, Pyke, miałeś umiejętności? A właśnie, jeszcze runy musimy ci ustawić. Wszystkim musimy runy ustawić. No dobra, kochani, więc zobaczymy się za chwilkę. Ja tylko tutaj poustawiam te runki, specyfikacje i tak dalej. Więc do zobaczenia za chwilę. Okej, moi drodzy, jesteśmy już z powrotem. I tak, w Pyku oczywiście idziemy na full crit. Dlaczego, to za chwilę wyjaśnię. Dałem mu ten nowy talizman, który zyskaliśmy z walki z tym bossem. On daje dosyć sporo trafienia krytycznego, to jest ponad 2%, dodatkowe obrażenia i unik, więc jest fajnie. Pyke miał jeszcze łańcuszek z neonowym koralowcem, aczkolwiek on daje tylko moc ataku i wytrzymałość. Zmieniłem mu to niby na 8. poziom naszyjnika z zębem rekina, który daje trafienie krytyczne 80 i dodatkowe obrażenia 16. Wreszcie nic nie zmieniałem chyba, z tego co pamiętam. I tak, zaczniemy od run. Pyke ogólnie jest postacią, która lubi krytyki. Dałem mu przy trafieniu krytycznym nakłada krwawienie, który zdaje 111 punktów obrażeń w ciągu 3 tur. Myślę, że to będzie w sumie spoko. Dodatkowo miałem dać mu zwiększoną moc ataku na 15%, ale w sumie chyba wolimy takiego debuffa jeszcze tutaj. Dodatkowo dałem mu zwiększenie szansy na trafienie krytyczne o 10%. Mogłem w sumie zamiast tego dać mu jeszcze 5%. Ej, wiecie co? I ja tak zrobię. Zrezygnuję z tego i dam to. Nie dość, że ma 5% kryta więcej, to już jest 27. I gdy będzie w ukryciu będzie miał 15%. W Iloi też troszeczkę pozmieniałem, bo zdałem jej zwiększenie mocy leczenia o 7,5%. W Braumie, to ja tutaj dałem mu chyba tą tarczkę chroniącą przed obrażeniami. Tak? Tak, zwiększenie mocy, przepraszam. W Yasuo zwiększyłem szansę trafienia krytyczne o 10%, plus może przenieść 20 punktów przeładowania. MF-ka zwiększona moc ataku 5% i zwiększona moc o 15%. No i Pyke, tak jak właśnie pokazywałem wcześniej. Dodatkowo, umiejętności. Pyke jest dosyć dziwną postacią, ponieważ może się ukrywać. To ukrywanie nakłada na niego no brak targetowalności, aczkolwiek jego takie umiejętności, runy czy specyfikacje działają w ten sposób, że gdy jest ukryty, ma większe szanse na przykład na sekundkę, gdzie to było? Na przyzwanie kata. Ten kat daje dosyć potężne obrażenia z tego co widziałem. Dlatego wziąłem mu 20 szansy na ukrycie się, 22 punkty dodatkowych obrażeń. Tutaj zadaję 30 punktów dodatkowych obrażeń, jeżeli jest cel pod wpływem jakichś osłabień. No i tu 30% na przyznanie kata przy trafieniu krytycznym. Dlatego będę starał się właśnie iść na trafienia krytyczne. Troszeczkę takie Yasuo tu będzie. Bo Pyke ma naprawdę dużo umiejętności krytycznych. No i tutaj daliśmy jeszcze mu zwiększenie szansy na przyzwanie kata przy trafieniu krytycznym o 5%, więc ma jakieś 30–40%. Ogólnie naprawdę Pyke, jeżeli chodzi o to, co zadaje potężne obrażenia, bo to jest 1064, 769, naprawdę to jest sporo tego. Więc myślę, że to nam się dosyć dobrze sprawdzi. O, trafienie krytyczne w górę. I tak, idziemy tu w dół do tego skarbu. Co tu jest w ogóle? Nieaktywny rezerwoar zaklinacza stoi samotnie w rogu ruin. Widać w nim małe, puste wyżłobienie w sam raz na jakąś magiczną kulę. Może umieszczenie jej w tym miejscu sprawiłoby, że rezerwoar odzyskałby swoją moc. Nie mam żadnej kuli. Gdzie są kule? Gdzie są kule? Ostatnia modlitwa brodatej damy. Nagakabouroso, królowo mórz, głosie z głębin. Moja dusza wkrótce do ciebie powróci. Rana jest zbyt głęboka, a istoty mgły są coraz bliżej. Ta przeklęta kraina okazała się zbyt dużym wyzwaniem. Bóru wiedzą, że dusze nie należą do żywych, lecz do ciebie. Proszę, o wielka matko, przyjmij mą duszę do siebie. Zabierz ją w morskie odmęty i uczyń ją częścią oceanu, częścią ruchu i zmiany. Nie zostawiaj jej na mrocznym brzegu, by zgniła. Widzę przeklęte stworzenia, które pełzną w ciemność. Najbardziej boję się utknąć tu z nimi i stać się skostniałym duchem. Wielki Krakenie, zabierz mnie do domu. Niech moja dusza żyje pośród jej podobnym. Trzeba tu było nie przychodzić. A no trzeba było tu nie przychodzić. Nikt ci kurde nie kazał. Nam w sumie też nikt nie kazał, a przyszliśmy. Znaczy, w sumie nie. Nam kazali. Nagakabourosa nam kazała. Bo Harrowing nadchodzi, tu musimy iść. Dobra, tu obczyściliśmy cały ten pierdzielnik, więc teraz idziemy w górę. I tam się już pewnie zaczną walki. Jestem ciekaw, jak ten Pyke wyjdzie, tak szczerze mówiąc. Jakoś nie jestem przekonany, ale ja po prostu nie lubię zmian. Może dlatego. No, chodź tu. Chodź tu. Zdarzona krew. Pięć śmierci nakłada skażenie na swojego zabójcy. Przez 3 tury dostaje nieuchronne obrażenia. Zadaje nieuchronne obrażenia. Jakieś skażenie nadchodzi. Czy to zadaje DPS-y? Tak, 46 nieuchronnych. No niedobrze. Okej, Pyke nie jest jeszcze ukryty. Więc zróbmy to w ten sposób. Wtedy nas nie ukryło. Pum. Serio? Zabiliśmy go? Ile ty masz DPS-a? Bo ja chyba się odzwyczaiłem od ciebie. No, no nie będziemy tego robić. Tutaj mogą atakować. No dobra. 221. MFK, ty jesteś boska. Ty jesteś boska, MFK. Plus zachęci. Tak właśnie, plus zachęci. No to jeszcze Pyka nie sprawdzimy w normalnej walce niestety. Może zmienimy sobie na MF-kę, bo ona tam znajduje jakieś dodatkowe skarby. Pyrociecz. Dobra, tu nie wyjdziemy. A tu wyjdziemy, ale z boku. Zwapniony pierścień. A kurde, co? Nie da się oszukać. O, ho, ho. Byłem poza. No i jest poza. Chcecie zmierzyć się z Braumem? Leczenie, obrażenie w lochu. Tobie już teraz damy tą. Chodź ta na Brauma. On tu papa. Mewka, ty i twoje pierdyknięcie, to jest piękne. Ale co wy w ogóle macie? Potępiony żeglarz. Nieuchronna zagłada. Po 3 turach żeglarz zostaje potępiony. Po wykonaniu następnego ataku zginie. Wyprowadza ataki wyłącznie na alei prędkości. No i tu jest to samo co wcześniej. Czyli tak. Żeglarkę musimy zaatakować. O Jezu, no to jest piękne. Ja stworzyłem potwora. Stworzyłem potwora. I to mocnego potwora. Pokaż, jak błaga. Jeszcze ukrycie. Zagrożenie śmierci od 1000 cięć? Co to było? Kto to dostał? Nikt tego nie dostał. Dobra, to on. Okej. To tu się bronimy Braumem. Mewka, zrób to, co umiesz najlepiej. No kurde, to jest piękne. Mam cię. To jest piękne. Dobra, zobaczmy jakieś umiejętności tego Pyka. Ja dawałem chyba tutaj, prawda? Wyślany harpą. Obrażenia krytyczne. Nie, dawałem tu. 2 traf mieli się postać jest w ukryciu, zamiast tego zadaje 517. No i dobra. Niech tak będzie. 426 to i tak. I każde z ataków może dać krytyka. To jest fajne. Tutaj się fajnie to rozgrywa, powiem serdecznie. Naprawdę to jest świetne. Ale ta MFK naprawdę mnie coraz bardziej szokuje. Mark Spikiel. Co to jest za przedmiot? Nie, umiejętności, tylko ekwipunek. To coś dla ciebie, prawda? Moc ataku, ale fizyczna obrona i wytrzymałość. A nie, wytrzymałość na plus. No dobra, ale to nam akurat nie szkodzi. Wytrzymałość ogólnie daje nam więcej DPS-a. Działa tak jak zwykły Pyke. Czyli HP mu wzrasta, czy chyba mniej o 20%. O, ale zostawiliśmy coś tam. Dostaje 20% mniej HP, ale dostaje za to DPS-y. Chłopiec z wioski, jeden z trzech. Na ręce starszego dokumentalisty... Ngwao. Z całym szacunkiem do pańskiego stanowiska i wynikającej z niego wiedzy ośmielam się nalegać na posłanie doświadczonego błogosławionego ingrenta do południowych zachodnich wiosek rybackich. Dochodzące nas z tego regionu plotki głoszą o chłopcu, który mówi ze zmarłymi, a nie ze zmarłych. Za zmarłych, przepraszam. Nie można ignorować takich doniesień. Z niecierpliwością oczekuję na pańską rozsądną i przemyślaną odpowiedź. Kronikarz średniego stopnia Ovir. Mr. Ovir. Jezu, przepraszam was, że ja tak dzisiaj słabo czytam. Te teksty są dosyć trudne. Chłopiec z wioski 2 z 3. Do kronikarza najśredniejszego stopnia Ovira. Po raz kolejny dziękuję za tak ochocze zgłoszenie swych opinii związanych z plotkami zasłyszanymi od rybaków i parobków, jakie udało się panu zebrać podczas jednej z pańskich częstych ostatnimi czasy misji rozpoznawczych prowadzonych na terenie rynków oraz pijackich przybytków w dzielnicy robotniczej. Gdzie ty masz, człowieku, przecinki i kropki? Zadziwiające, że wciąż pamięta pan o zadaniu, jakiemu poświęciłem się wraz z moimi towarzyszami. Zastanawia mnie fakt, iż nadal myśli pan o nas podczas wyciągania informacji ze swych wiarygodnych rozmówców i sprzedaje nam pan bajeczki o chłopcach, którzy rozmawiają z duchami. Proszę nie czuć się w obowiązaniu do dalszego prowadzenia działań w naszym imieniu. Z pewnością pańskie stanowisko obarczone jest wieloma obowiązkami. Starszy dokumentalista Ngwao. Go zbeształ jak psa. Pełno tu mroku. Niczemu nie ufam. Nie jak w głębinach. Przynajmniej te cholerstwa nie boją się pokazać. Paskudne oblicza, lecz szczere. Mówi prawdę. No, oblicza są na pewno szczere. Jak ktoś był ham, to hamem zostanie. Dobra, chcemy Pyka? Nie, nie chcemy Pyka. Tak, zainfekowany brzytwo płetwa. To co? MFK? Walim? Walim, tylko dostałaś obrażenia, prawda? Więcej kłów niż sądziłem. Czy nie? Tak. Niedobrze. Ale to tylko podczas otrzymywania obrażeń. To mi nic się nie dzieje w sumie. Więc musimy cię bronić. Natychmiastowe. One mają AOE chyba, kurde. Zakrycie wpadło. Tak, to są AOE. To mocne AOE. O kurde, bardzo mocne AOE. Co to są za kundle? 277. Przed jednym zdążę, ale przed tym drugim już nie. Szczęście cię opuszcza. O, fuck. Niedobrze. Mocne są te kundle. Dobra, nie będziemy many teraz sobie marnować, nie ma sensu. Niech mi ktoś pomoże. Masakra. 1153. Jeju, ja nie wiedziałem, że to jest takie mocne, naprawdę nie przeczytałem w sumie opisów. Moje zabójstwo. I to był błąd. Głupio straciłem życie. No dobra, musimy się uleczyć, bo jest lipa. Jest mega lipa. Aż mi jeszcze potek zabraknie. Dobra, idziemy dalej. Daleko jeszcze tu jest do jakiegoś przejścia. W ogóle gdzie my mamy się udać? To jest pytanie. Zwiedź Wyspy Cienia, czyli nigdzie. Po prostu mamy się płuc, rozumiem. Ej, strzeliłem w ciebie, No, mam nadzieję. No, musimy tamtych szybko wytępić. Tą dwójkę sobie możemy olać bez problemu. No pięknie. MFK, pokaż pracę. Pięknie. Dostałeś zatrucie. Myślę, że tu już nie musimy akurat się bawić. Stąsik wpadł. On tylko, kurde, on zaatakował. Ale ja... Zaatakujmy tego. To Pyke strasznie nam się wysunie. Nie, to jest dobra umiejętność, tylko jest bardzo długa. O, jest mega długa. Nakłada przeszycie, przyznaje ukrycie. Nie, no nie opłaca się w ogóle używać tych umiejętności. Myślę, że ich wykończymy bez problemu teraz. MF-ka. Widzę, czerwony. 277, 328 czy 342, dobra. Tylko nie ma krepnięcia. Ale to chyba nie problem. Tylko ono teraz ma tarczkę będę. Ubijemy to, ubijemy to. Czy ja... Użyłem nie tego, co trzeba, prawda? Wiedziałem. Znów tracę głupie HP. Tak. Jak zwykle. Zużyłem nie to, co trzeba. O, jakoś dzisiaj nie myślę. Szkoda pracować za darmo. Dobra. Lecimy dalej. To jest odpoczynek? Nie. To nie jest odpoczynek, prawda? W sumie nie wytłumaczyli nam, co to jest. Nie wytłumaczyli, to jest chyba jakiś buff. To jest chyba jakiś buff. Chłopiec z wioski 3 z 3. Ngwao, nie musisz zwracać się do mnie w ten sposób. Ja naprawdę chcę tylko pomóc. Sam mówiłeś, że strażnikowi Graelowi należy przypisać asystenta, a ja w swojej łatwowierności pomyślałem, że mógłbym pomóc w wyborze kandydata obdarzonego wyjątkowymi zdolnościami, który odegrałby ważną rolę w twoim dziale. Teraz jasnym jest dla mnie, że się myliłem. Nigdy nie przyjąłbyś ode mnie pomocy, zaś twojego przerażającego archiwistę należy trzymać z dala od kogokolwiek, a tym bardziej od życzliwego i wrażliwego młodzieńca z prowincji. Zamierzam posłać wieści do wioski i naciskać, by chłopiec znalazł się pod opieką jednego z klasztorów zakonnych, może bractwa, gdzie z pewnością zostanie serdecznie przyjęty. Na pewno będzie czuł się świetnie, wiedząc, że jest w otoczeniu ludzi, którzy szanują jego wsparcie. No i co? Kolejne walki, co? Kolejne walki. No chodźcie. Żebyście mi tu połączeni nie byli. Nie wiem, strzeliłem czy nie? Teoretycznie tak. Tak, to jest wielopolowa. Okej. Dajemy tamta. Tu żeglarkę trzeba walnąć po łbie. Potem może być z nią ciężko. Około 300 obrażeń zadaje. Czy on miał jakieś AOE? Nie. Nie, nie ma AOE. Szkoda. To jest chyba AOE. Nie, to też nie jest AOE. Dobra, 104. Zabijemy dwa. Prawie po wszystkim. Braum, skażenie numer 2. Nawalni. DMF-ka na pewno zabiła. Strąsik, tępnięcie, pięknie. Fala ukończona, następna. O nie, znów te świetliki. One wybuchają? Nie, na szczęście nie. A jednak tak. 3 ładunki, trzeba szybko to uwalić. Zemsta. Dobra, pierwszy ładunek, spoko, to jeszcze nie jest jakoś źle. Skażenie wpadło. 221, tu będzie około 300. I walniemy chyba ultem mewki, wiecie? Już też można tłuc. Mnie nie przestraszysz. Dobra, ty zabijesz to. O, tylko jednak nie zabijesz. A jednak zabiłeś. No było 104, ale było 130. Ale byłeś chyba w cieniu. Dobra, MFK, ty puszczaj ulta. Tylko bez szale. W ten sposób. Pięknie. Dwójka ubita. I po tobie. Szkoda pracować za darmo. Ale faktycznie troszeczkę na szczęściu tutaj się opierałem. Nowe proszki, 330 PD. No taką dużą ekipę to jednak nie jest za dużo. Dobra, czyli tak, idziemy w głąb wyspy dalej. Tu czytaliśmy. To nam nie wyjaśniło, nie. Punkt odpoczynku, kaplica. Co daje kaplica? Czym jest kaplica? Tego też nam nie wyjaśnili. I z tego co widzę, to Pyke chyba będzie mógł się tędy przycisnąć. A to co? Pieczęć. I to dość potężna. Magia to twoja bajka, prawda? Więc to nic takiego. Magia? Nie drażnij mnie. Moja wiedza pochodzi od bogini. Ten totem to coś zupełnie innego. To spaczona moc. Przyzwyczajmy się do tego widoku. Spróbuję zniszczyć barierę, ale to potrwa. Nie mamy czasu. Mogę w nią strzelić? Jak chcesz próbować, to śmiało. Głębiny mnie wzywają. Głębiny? Jakie? Czyli właśnie o tym mówiłem. Dzięki swojej biernej umiejętności w lochu, nur w upiorne wody Pyke ma zdolność nurkowania przez zanurzone kraty. Po zanurkowaniu Pyke oddzieli się od drużyny. Pamiętaj o tym przy inicjowaniu starć z wrogami. Czasem najlepiej jest wykorzystać otoczenie, aby uniknąć zagrożenia. I tego się w sumie obawiałem, wiecie? Tak sądziłem, że będą takie niestety momenty. I co, jesteśmy sami teraz. Może gdyby nie patrzyli podczas kolejnej walki, mógłbym... Nie, Gangplank jest wyżej na liście. Co to jest? Ty, Pyke, nam tutaj nie zdradzaj. Nie zdradzaj, bo dostaniesz po dupie. Przed nasyconym magią kryształem stoi ołtarz. Umieszczony na nim pierścień emanuje energią, która nabiera kształtu i tworzy mapę, kiedy podchodzisz bliżej. Mapa wydaje się przedstawiać doki na zewnątrz. W miejscu, gdzie powinna być brama, znajduje się lśniący symbol. Zaciśnięcie symbolu odpieczętuje bramę. Dotknij symbolu nad bramą. Liczę, że wie, co robi. Moja bogini uznała go za godnego. Już się nie podniecaj tą boginią aż tak. Tylko bogini, bogini, bogini. Dobra, uciekamy stąd. Opa! Dobra, znów jesteśmy razem, ale moi drodzy, z tego co widzę, zbliża się już czas końca odcinka. Ostatni był dosyć trochę dłuższy, więc ten będzie trochę krótszy. Będzie normalny. Tak więc kochani, Dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, ocenie filmu i komentarzach. Jeszcze raz dziękuję i widzimy się w 22 odcinku. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!